Powiem może w ten sposób, nie była to przygoda dość długa, bo to były tylko niestety 3 mecze. Gdybyśmy już grali ćwierćfinał i chyba już wtedy są tak 2 mecze, no to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że coś takiego się stało, aczkolwiek jasne, mierzyliśmy się w poprzedniej rundzie z drużyną z Ekstraklasy, okazaliśmy się lepszym zespołem. Teraz znów wpadliśmy na lidera Ekstraklasy i nie chcę zabrzmieć arogancko, ale nie byliśmy gorsi, a w pewnych momentach uważam, że byliśmy lepsi. Może nie zdominowaliśmy przeciwnika, ale tworzyliśmy tę sytuację, kreowaliśmy, graliśmy swobodnie piłką. I absolutnie ten mecz pokazał, że stać nas na wiele i nie mamy się czego wstydzić ani bać, także boli ten mecz, jasne, że boli, okej. Łatwiej się to, mówię, gdzieś tam przyjmuje, kiedy masz świadomość, że grasz z liderem Ekstraklasy, z drużyną, która jest na fali, ale nie dosyć jest, bo wiedzieliśmy, że mogliśmy gdzieś tam grać swoje, już abstrahując od sytuacji boiskowych, uważam, że niezasłużona, kartka czerwona dla Bela, bo ja bym drugiej żółtej nie gwiznął absolutnie, tam był kontakt i to trochę gdzieś tam pokrzyżowało nasze plany, bo mieliśmy siłę, mieliśmy moc, wiarę przede wszystkim i śmiem twierdzić, że gdybyśmy grali w 11 na 11, to moglibyśmy zrobić coś fajnego. Ale jeśli chodzi o rundę, o rok, to jest taka sinusoida, prawda, bo zaczęliśmy katastrofalnie, wiadomo jakie były oczekiwania nie tylko klubów, to znaczy nie tylko klubu, tak względem nas czy nas samych, względem siebie, to był jeden cel Ekstraklasa, tak, niestety zaczęliśmy fatalnie, popadliśmy niestety w jakiś taki trochę marzm być może było ciężko się odbić, ale właśnie całe szczęście, że udało nam się gdzieś tam wspinać troszkę do góry tabeli mecz po meczu. Przyszedł też trener, poszła zmiana, gdzieś wiadomo mentalnie się odbudowaliśmy, zaczęliśmy grać zdecydowanie lepiej i zaczęliśmy punktować, gdzieś jest światełko w tunelu, że wiadomo wszystko jest możliwe w piłce nożnej, bo taka jest prawda, tracimy 10 punktów do drugiego miejsca, ok, należy zachować rozsądek. Ale wszystko jest możliwe, także mówię, no ta runda, która jest za nami, to taka właśnie dokładnie sinusoida, ale uważam, że końcówka rundy pokazała właśnie prawdziwe nasze oblicze. Jestem przekonany, że już na wiosnę, patrząc w przyszłość, to będzie przynajmniej ta drużyna, tak, i wiem, że jeszcze stać nas na lepszą grę, także wiosna uważam, że będzie zdecydowanie jeszcze lepsza.